Zanim autobusy wyjadą na ulicę powiatu, muszą być najpierw między innymi przymalowane. Trzeba również zamontować tablice LED i system GPS. To są autobusy klasy Maxi, 3 sztuki, producenta szwedzkiego. Autobus typu Volvo 7700 są użytkowane od 2010 roku. Scania tutaj za mną jest od roku 2006. Mimo że autobusy były już używane, stan techniczny pojazdów jest bardzo dobry. Są to autobusy producenta szwedzkiego. Jak każdy produkt producenta tego, jest duży nacisk kładziony na bezpieczeństwo, więc są wyposażone wszystkie systemy bezpieczeństwa, które ułatwiają kierowcy pracę, jak i poprawiają bezpieczeństwo jazdy. 3 nowe autobusy będą jeździć na tych samych trasach, co ich starsi poprzednicy. Na tych liniach, gdzie jeżdżą do tej pory MANY Lyon City i autobusy właśnie klasy takiej Maxi. Nowe autobusy są niskopodłogowe na całej długości, co ułatwi wejście do pojazdów osobom niepełnosprawnym i z wózkami dziecięcymi. Lubiński PKS dysponuje obecnie 46 takimi autobusami.